Dzień dobry, wieczór. Z tej strony ponownie Starki, no i widzimy się już. Elden Ring. No i cóż, dzisiejszy epizod. Wspaniałem procesowi zwiedzania tego cudownego miejsca, po prostu. Mi się to podoba, cały podziemny świat i w ogóle. Ale tak, właśnie ostatnio tutaj dotarliśmy po wielu podróżach, które skończyły się nie najlepiej dla mnie. W wielu śmierciach nieudolnych, może paru też takich ciekawszych. Ale tak, jesteśmy w tym wspaniałym miejscu zwanym pogrobno coś tam, co mniejsza. Na czeluście studni rzeki Siofra, czyli jesteśmy w rzece Siofra. Ale mniejsza. Więc tak, nowa lokacja, nowe miejsca i bez do zwiedzania. Ostatnio stwierdziłem, że właśnie dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić na to, żeby łazić, pozbierać, pozwiedzać. Ale jednocześnie też chciałbym omówić pewien temat z wami oglądającymi. Dlatego też proszę każdego, kto ma coś do powiedzenia na ten temat, żeby powiedział w komentarzu. I tak specjalnie to poruszam na początku, bo wiem, że nie każdy wytrwa do końca moich odcinków, które, powiedzmy, trwają dosyć długo. Standard 40 parę minut do pół godziny nawet, więc no. Dla bezpieczeństwa wolę po prostu od razu już to poruszyć, ale teraz tak, konkretnie. Czy przeszkadza wam to, jak prowadzę tą rozgrywkę? Muszę zrobić świetnie, fajnie. Więcej tego. Właśnie zastanawiałem się. Ja gram po swojemu, biegam w tej, we w te. Podnoszę jedno, drugie, wpadam na jeden pomysł, to od razu 20 różnych rozwiązań próbuję. Nie gram jakoś tak schematycznie. Znalazłem jedną lokację. Zrobiłem jej część. Albo nawet otworzyłem ją, a potem stwierdziłem, nope, jednak nie idziemy, czy coś. Nie wiem, co o tym myśleć. Mi taki styl gry chaotyczny, prawdziwy do moich pomysłów, do tego, co teraz w danym momencie chcę robić, mi się bardzo... No, pasuje mi po prostu, wiecie, to jest mój sposób. Ale z drugiej strony wiem, że może to nie być najlepszy dla oglądających. Też dzisiaj jeszcze będziemy... Zaczęło mnie zastanawiać, a czy lepszym rozwiązaniem może jednak by nie było wyjątkowo właśnie, powiedzmy, pójść do tego typowego zamku pomargitowskiego, kupić się na tym, jak to się nazywa, na przechodzeniu tego, tak jak gra sugeruje, jedna lokacja naraz, a nie tak jak teraz, że dosłownie odchodzę, powiedzmy, do jednej rzeczy, stwierdzam, oj, za trudno, czy tam nope, jednak nie chcę tego robić, czy znajdę coś innego i nagle zmieniam zdanie. Czy jednak zostawić to wszystko tak, żebym był dalej wierny swoim pomysłom, swoim ideałom i w ogóle wszystkim? Może by nie było. Mogę wam obiecać, że nawet jeśli nie pokażę wszystkiego, to spora część tego, co tutaj robię, ostatecznie... Oj, nie ta butelka. Pewnie i tak zaowocuję tym, że przejdę te lokacje, zrobię co trzeba. Tak jak teraz chciałbym. Do tych gości szło, więc stwierdziłem, że no muszę, chociaż trochę... Ale wracając. Tylko wiecie, może nie będzie to najbardziej optymalne. Może zginę więcej razy trochę. Ach, tak jak właśnie tutaj teraz. Widać, że dużo. Ale no. I doświadczę gry po swojemu, wiecie. Nie będzie tak, jak zamierzali twórcy. Nie będzie może optymalnie. Może będą sytuacje, w których będę się męczył z jakąś lokacją, bo wszyscy wrogowie mi tam zbijają na uderzenie. Pomijając kwestię, że do takiego miejsca to bym nie poszedł. Ale tak. Jakbym nawet poszedł, to bym szybko raczej uciekł. Potem nagle właśnie, dajmy na to, poszlibyśmy dopiero w ten zamku i nagle się okazuje, że no... To, co on w sobie skrywa, jest takie... Strasznie. Ale nadal, będzie to wtedy robione na mój sposób. Przy okazji muszę myśleć szybko. Ważenie w takich miejscach, jednocześnie odpalanie mojego świętego ostrza. Teraz tak patrzcie, jak fajnie święte obrażenia na nich działają. To są może najlepsze, ale... Ale tak, wydaje mi się, że dobrze na nich działają. Próbować moją... Białą śmiercę meduzę. Tak, ja mylę już śmiercę z meduzą, brawo ja. Ale... O nie, wygląda mi to na graba. Nie chcemy graba.
Pewnie jest ich tutaj strasznie. Cofać, ale... Ryzykuję. Nie dlatego, że chcę po prostu się ich jak najprędzej pozbyć. Spokojnie. Ej, okej, jeszcze trzech zostało. Więc łyk butelki. Może nie można, sobie poradzimy. A nie, nie, nie. Kulką ognia będzie bezpieczniej trochę ich tutaj łabić. I to jest. Rozjaśniające czy coś. Chodni. To nie będzie trudne jako tako. Mam to, żeby tego sprzedawcy popiołów. Oferta tutaj wielkiego. Albo ten, zwrócić się do sprzedawcy popiołów i tam po prostu kupić ten, który usuwa to, bo widziałem, że można na pochodnie go użyć. Ewentualnie brać po prostu pochodnie chwilowo dwuręcznie. No, jaką pochodnię? Karniać. Fajnie z nich leci to wszystko. Dostałem chyba dwie butelki, więc potencjalnie są to coś trudniejsi wrogowie. Fajnie leżą z nich właśnie coś, co... Właśnie nasilić, żeby z nimi wygrać. Dobra nagroda i tak. Opłacalna, warta. Nie przesadzona, jako że to... Nie wydaje mi się coś super trudny, tylko pewnie to jest... Pania. Więc no. No i właśnie. Będę się po prostu pójść do tego gościa, to w końcu ogarnąć, a... Znając mnie bardzo. O, widzę tam jakieś... Tego. Powiem, to potencjalnie najlepiej będzie. Co? Przepraszam, co? Czy oni plują we mnie bąbelkami? Tak, oni plują we mnie bąbelkami. Okej. Okay. No, takich rzeczy to ja bym się nie spodziewał. Okej, okay, można było się spodziewać. Nie, on w sumie. Wiej, 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 zanim zginiesz. Wiej, zanim zginiesz, gwiazdy kurczą. Ale okej, okay, nadal to jest nietypowe. Tego miejsca jest takie, że jesteśmy teraz w oświetlonym terenie, więc mogę spokojnie dwuręcznie z moim dzidą biegać. Zajmując się tym, co mam w offhandzie. Chwilowo. Walczyć. O. Nie, 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 nie. Co? Przepraszam bardzo, czemu mnie to przyciągło? Nawet nie wiedziałem, że to ma właściwości przyciągające. Okej, nie mam butelek. Nie mam butelek. Znaczy to, że muszę polegać na... Kulku ze świętego ostrza. Ewentualnie teraz na kulkę ognia. No! Co? Nie. Ej, znowu śmierć. No i właśnie o tym mówię. Potencjalnie jest to miejsce, do którego nie powinienem przychodzić, no ale chcę tu iść, dlatego tu jesteśmy. No i cóż, trzeba będzie stąd uciekać, to ucieknę. Ale na razie mi po prostu ciekawi to wszystko i nie wydaje się to aż takie groźne, żebym musiał, wiecie, stąd znikać. Pewnie mogę się spodziewać, że większość osób nie przychodziło tutaj tak szybko, tylko jednak, no, wlazło do zamku albo w jakieś inne miejsca. A ja proszę, no, można powiedzieć, że mam dostęp do... Wielu, ciężko powiedzieć, jako różnych lokacji. Mamy pogrobno, ten cały zamek i te wzgórza. Dużo. Mam tu całe miejsce, nie pamiętam jak się nazywa. Jezioro, jakieś tam. Wiecie, tam gdzie pokazałem wam dojście do tego właśnie tak. Obok tego, można powiedzieć, zrujnowanego mostu. Nie będę popełniał swojego błędu wcześniejszego. Wezwę na wsparcie. Idealna, bo ona tylko...
moim jedynym tańcem na plus jeden, póki co. Też zrzucić na plus jeden, jeśli mam do tego. Dobra, materiały materiałami, ale runy to co. A run można powiedzieć, że brakuje mi póki co na wszystko i to wsparcie. Wspaniała meduzo. Padło. A i winy, bo w sumie nie jest to raczej, powiedzmy, tańc przystosowany do z tyłu. A spokojniej, wiecie, sztuczizm, żeby powoli otruć bossa czy jakiegoś innego bardzo. Na nieźle jej używam. Jak mówiłem, zwiedzajmy, bo to jest takie ładne miejsce. Okej. Nagle to miejsce stało się mniej ładne. Będąc szczerym, będąc na tym etapie i widząc kamień kowalski 4, mu takie lepiej, nie? To jest za groźne. No ale dobra, wracając jeszcze do początkowego tematu. Mam naprawdę wiele miejsc i to do ile? 12. Ale wracając właśnie. Mamy to miejsce tam. Auto przejście obok tego pala bestii, znaczy ryka bestii, nie kowala bestii. Ale dobra, mamy to miejsce. Mamy to właśnie jeziora, mamy tutaj. I ewentualnie jeszcze te całe zatrute tereny, do których dostać się można poprzez skrzynię pułapkę tam w ruinach obok smoka pierwszego. Pierwszego, bo niestety z pewnych źródeł wiem, że. Ale cóż, no. Smutek. Sam się o to prosiłem, zaglądając na kanał o grach. O wszystkich grach, więc no, można było się spodziewać, że Elden Ring tam pewnie też będzie omawiany. Szkoda tylko, że nikt nie ostrzegł przed spoilerem. Ja rzucam jakiś temat, który jest może nie znany wszystkim. No, Elden Ring niby ma te kilka tygodni, ale nie każdy musiał w niego grać jak co niektórzy z moich znajomych, którzy widzę, że w całych dwóch tygodniach od premiery mieli już 100%. Zdarza mi się sytuacja, w której naprawdę fajnie byłoby oznaczać spoilery, chociaż przez powiedzmy pierwszy. Żeby nie było, że cały rok, to chociaż tam miesiąc, dwa życie gry, wiecie, tak jak ja tutaj. Nadal przy początku, dlatego, że mam mnóstwo, mnóstwo różnych obowiązków, dlaczego które są dla mnie istotniejsze niż szybkie przechodzenie Elden Ringa, którego tak, mówię, gram prywatnie w wolnej chwili, ale to bardziej takie bieganie po tym świecie i sprawdzanie czegoś, co odkryłem tutaj, ewentualnie. Teraz się bawię akurat czarodziejem i szukam sobie właśnie takich ciekawych rzeczy w świecie. Mogę z gry powiedzieć, że jak na razie co. Znalazłem jeden fajny mieczyk dla czarodzieja. Był on, powiedzmy, w tym tej lokacji, tej całej. Pamiętam nazwę, ale właśnie z tym złamanym mostem. Nie było łatwo się do niego dostać, bo był chroniony. To chyba jest dobre określenie, przez konwój. Gdzie oczywiście giganty. Mam odpowiedź. Nie da się w ten sposób. Pierwsze, co trzeba wyeliminować tych tutaj. O nie! No nie, straciłem. Moje kilka tysięcy. Tego miejsca, w którym byliśmy już, więc okej. Szkoda. Da się tutaj? Okej, da się, dobra. No skoro i tak potraciliśmy mnóstwo tego wszystkiego i raczej tego łatwo. Pojadę tam szybko po przedmioty, zobaczymy co gdzie jest. Normalniej funkcjonować. Cieszmy się z dało się to jakkolwiek zrobić bez walki z nimi wszystkimi.
jest ryzyko śmierci. Chociaż ten 1800 odzyska sobie. Z olbrzymi wściekły tłum na plecach. Ale jakoś to przeżyjemy. Przejść dalej i halo. Czyli złoty rym 4. Przejście z windą, co ciekawe. Ale powiedzmy, że nie. Dobra, w gruncie nad butelkiem rzeczywistości być czymś innym, więc na wszelki wielki będę go tutaj może dźwigał. Od nim? Nie. Od nim to był kiepski pomysł, żeby go bić. Ale okej, wpadł już w miejsce, z którego nie ucieknie, więc nawet jeśli jest tylko od butelki, to... Tę butelkę na wszelki wielki, żeby się odnowiło, bo to głowy, więc no. Rony, chociaż wiem, że mniej niż ostro. Coś to weźmiemy przy okazji tą pochodnię właśnie. A i zapowiada się, że jednak... Jednak jeśli chce to znaleźć, to... Jednak... Powiedzmy, że... Nie mogę na koniu. Ciekawe sprawy. Ale dobra. Jeśli nas window, gdzie trzeba. Zobacz, czy to będzie też takie wielkie, czy tym razem krótsze. Będzie tam. Co? Kało, a tutaj. Znaczy to mniej więcej jedną z kilku opcji. Będę najbardziej oczywistą. O nie, naprawdę nawet tutaj są. Dobra. Ale okej, wecencja. Dalej, jednak ja tam chcę. Wolę należy zwiedzać tutaj przy ścianie, że tak nazwę. Ale nie, szukając przejścia. Tego i... Brałem. Jak zwykle to mieszam. No, chroniące piguły i... Odparniające poklowane mięso, ok, zwiększenie wrażliwości, a tutaj zmniejsza nasz gromadzenie płatnej zgnilizny oraz ją leczy. To lepiej by było. Ale dobra, dobra, dobra. Idziemy dalej, zbierając wszystko i o, oczywiście. Duży krab. Krab, który ma mnie na dwa uderzenia. Czyli mocniejszy duży krab niż te oryginalne duże kraby. Tam agresywny. Bardziej. Okej, okay, chyba zabił jakiegoś małego kraba, co ciekawe. Tak. Okej, okay, będzie pluł wodą. Teraz możemy od boku go podejść, uderzyć. Okej, okay, pokonany. Jeszcze może, chciałbym stwierdzić. Na pewno 500 coś runu. Idealnie. Uchom, ważką, czy co to jest, nawet się nie przyjmę.
dalej zwiedzać lokacje, w której walczyć z przeciwnikami. A oni występują w wielkich grupach. Bardzo głupie. Ale no mówię, jestem sobą i ja mam takie głupie pomysły. Mówi to znajdźkę. Tam tutaj nie doskoczę, ale z pomocą konia czy rund 3. Wiecie, rund 3 to rund 3, zawsze fajna. Broda, to jest takie zwiedzanie. Runówce, przekłada się w sumie. Ponad w ogóle przy nie broń, tak mniej więcej uśredniając. Powiem, bo z czasem to pewnie. Ciągle coś jakby... Au. Logo ściopcji jest zaskakujące. O, trochę tutaj ciągle coś są. Rozpal ogień, co? Rozpaliłem ogień, tylko ktoś mi wytłumaczy po co. Ważnie, na co tutaj ten ogień, bo to w sumie jest takie dla mnie niezłe. Pewnie jakiś to sens ma, ale... Powiem, może by się tak pozostało. Groźnie, więc ominę to. Tak, tutaj idąc bokiem. Pewnie na tchórze, ale... Ja chcę tu zwiedzać, ja chcę się tu cieszyć, a wydaje mi się być... Właśnie kiedy ja czuję, że miałem postać do takich najmocniejszych, to nie nawet. Materiał. To bardzo na pułapkę, ale jednak nie. Tarcza żelazkowa z odwrót. Określenie chociaż. Już ostatnio o tym, nad tym mówiłem. Herbem, z herbem bestii. Konia. Trochę to przyspieszyć, to właśnie takie piękniejsze skróty jak ten będziemy robić. Mamy stary kieł. Raz, trzy. Dobra. Dar się tu pali. Mapa. Rzeka Siofra. Hej, czyli... O, mamy... O. Dobra, fajnie. O! Patrząc na to, nawet wiem mi chyba mniej więcej, którym to będę mógł się dostać tam, gdzie chciałem. Patrzcie, wejście było tu... A nie, wejście było tutaj, to trzeba być jakoś tak iść dziwnie. Ale dobra, jeden filar płonie, jeden pomiar spaliłem. Potencjalnie może mieć to związek jedno z drugim. Chodzi, ale... Martwy jeleń. Jeden to ten filar właśnie płonie. Zapamiętajmy to sobie. Mam teorię, że może naprawdę to jest tak, że tutaj pokazuje, ile filarów rozpaliliśmy i jesteśmy. Rozpalimy. Te ognie, nie filary, wiecie o co chodzi, ale mniejsza. To nagle coś tutaj się stanie. Potencjalnie po prostu ożywimy tego łosia. Może to być jakiś całkowicie innego, a ten łoś jest tylko taki tam. Nie wiem i... No nie, zauważyli mnie. Nie przejmujmy się tym jednak, ja tu nadal nieprzerwanie będę idiotą totalnym, będę jeździł wszędzie, gdzie się tam... Może nie będę tego aż tak żałował. Znajdźka. Pana w złocie taka. Okej. To jest wystarczające ostrzeżenie.
Ta lokacja chyba nie jest przygotowana na mnie. Ja nie jestem na nią przygotowany raczej. Ona... Dobra, wiecie, o co mi chodzi. No ja na to nie jestem przygotowany aż tak. Ja zmienię to faktu, że jednak ja tu chcę zobaczyć trochę więcej, więc... No. Jak najprostszy, największy idiota będę tutaj jeździł. O. Okej. Okej, miałem tam pecha, jak tak teraz patrzę. Okej, oni chodzą... Powiedzmy grupami niewielkimi, czy parami chociaż. Ale nie są jacyś super wytrzymali, 90 par im bije. Co? Sporo im paska życia zbiera, okej. Ogień też jest skuteczny w miarę. Okej, dobra. Tutaj akurat spadłem. Przez własną głupotę. Widzę przykład kolejny filar. Ale tak. Chyba nie muszę się aż takich bać, jak tak teraz myślę. Bo tracimy tutaj runy. I wiem, że to jest głupota i pewnie naprawdę co niektórzy będą teraz się wkładać, ale no. No, po prostu, no. Ja chcę spróbować. Żadny chętnie mnie nie pominie. Zanim oni, to muszę się pozbyć kraba. Jeśli walka z krabami, wiecie... Ja wybaczę ten kaszel. Ale ostatnio naprawdę mnie strasznie męczy. Z żadnych mi powodów. Ale wracając to. Ten krab bije mniej niż tamten. Chociaż to też może być kwestia, którym atakiem nie trafia. Ale wracając. No. Walka z krabem na całe szczęście... Myśli, jest przygotowanym, to nie jest taka zła. Powiedziałem to, po czym dałem się zgnieść za całe życie. Chyba mam jednak trochę za słabe te całe... Wszystko. No dobra, w takim wypadku, żeby... Jak mówiłem, runy i tak potraciłem, więc... Ej, mamy tutaj tego gościa. Okej. Bardzo łatwo go... Może nie zestunlokować, ale... Prawie stunlocka mógł napadać. Widać pierwsze kilka ataków, które robimy. Spokojnie po prostu przyjmuję. Przerwając swoje animacje. Traciłem mocno HP przez... Ale dobra, nie było ciężko. Jeśli trochę się spokojniej do tego podchodzi, to... Trochę biją, prawda? Trzeba też trochę ich pobić, ale... Patrzcie, no... Po prostu... Naprawdę wykonywalne i na szczęście... W miarę proste. Powiedziałem, po czym zginęłem, nie. Zbyt dużo mam pewności siebie momentami. I zbyt słabo umiem unikać. A ja muszę zobaczyć, co tutaj jest. Dobra, wiecie co, po prostu sam ich teraz ubiję i spotkamy się za chwilę. Dobra. Pozbyłem się ich, powiem wam szczerze, nie była to ciężka walka. Oraz właśnie przy okazji zdobyłem tutaj też topór z kości żuchwy, co ciekawe, za jednego z nich walczą. Patrzmy przy okazji szybko statystyki i stwierdźmy, dlaczego nie możemy tego unieść. O! Nosić tak normalnie. Jest to wielka broń, co ciekawe. Dosyć typowe. Ma jakąś specjalną zdolność? Szał. Nie. Szał już znam akurat. Nie. Miałeś użyć pochodni i ją podnieść. Dobra, kawał mięsa. Dobra. A, jeszcze jeden tu siedział. I dam się tutaj zabić teraz. Dla odmiany. Wiedziałem. Po prostu ja to już czułem. Okej, czyli to po prostu nagranie. Czyli nie zabiję takiego idioty. Definitywnie to jest kwestia nagrania. Nie rozumiem tego, ale tak.
No to jeszcze raz. I tym razem pokażę wam naprawdę cały proces walki z nimi. Ale potrafię. Miałeś atakować, tylko miałeś... O tak, dokładnie. Proszę, widzicie? Żadnej straty. Lepiej właśnie inicjalizować walkę z nim, czym inicjalizować. Tak, to jest. Od właśnie aktywacji... reaktywacji w przypadku, kiedy już miałem przed chwilą nałożoną świętej włóczni. Proszę, no tak to wszystko wygląda, no. Naprawdę to są prości wrogowie. To, że mi nie wychodzi, to już jest naprawdę kwestia jakiegoś pecha nagraniowego czy coś. Okej, nawet przełamałem jego posturę. Jak i tak przy tym jesteśmy, to zarzućmy sobie delikatne leczonko. Pojedynczo wystarczy. Palmy to coś. Weźmy pochodnie. Więc kraba musimy zobaczyć teraz, czy tam się nagle zapaliło drugie, bo jeśli tak, to okazuje się, że moja teoria była prawdziwa. Teraz zaciągnijmy te światełka. Okej. Okej, sprawdziłem. Światełko oznacza... śmierć. Dobra. Ale spokojnie. Ja coś liczyłem z tym, że będzie ciężko. Zresztą może być w kasy nie dla mnie na ten etap. Dlatego podchodzę do tego naprawdę na luzie. Spokojniej niż miałoby to miejsce, gdy ginął w zamku, który... Naprawdę nie rozumiem czemu według... Jak patrzę na to miejsce, okej, wrogowie są może... Brakuje mi słów. Znowu się włączę, po prostu jakoś tak mój mózg dzisiaj nie pracuje prawidłowo, ale dobra. Teoretycznie są może trochę... Nie tyle co niebezpieczniejsi, co bardziej nieprzewidywalni, to jest chyba lepsze określenie. Kazać. Kamień Kowalski 2. Okej. Nie wiem, czy z tego powodu się cieszyć, czy raczej niepokoić. I dobra, mam tutaj do czynienia z łucznikiem, więc... Zwykła strzała, z tego co widzę, nie robi wielkich obrażeń. Ale tam widzieliście, któryś z nich jeszcze strzelał jakimiś takimi jakby magicznymi. Już robiły obrażenia wielkie. A przy okazji jakiś teleport. Pewnie jednostronny, więc... Jak tam pójdziemy, to już nie wrócimy. Ale dobra. To ja naprawdę tu zgi... Nie. Nie. Ja wiem, że ja jestem słabym graczem, że jestem noobkiem. Ja się do tego sam przyznaję, no ale proszę... Czemu ja to robię? Czemu ja to robię? Nie, dobra, wiecie co? Wystarczy tego. Idziemy na tą wysepkę, od razu klikamy w teleporta, zobaczmy. Tam za chwilę. Dobra, tak, chcę się udać w inne miejsce. Pokaż mi gra, gdzie to będzie. Pewnie znowu jakieś super wypaśne, super miejsce, jakieś wow, i tak dalej, w którym będzie. Mamy tutaj powrót. Jakby segment tego wszystkiego, więc... O, są tutaj. Jeszcze mają szczurki. Ja tu zginę. Zresztą chyba przez to, że po prostu wiem, jak źle mi idzie dzisiaj. Tylko włączę nagranie. Proszę. Mam metodę bezpieczną, czyli uciekaj, kiedy tylko się da i rzucaj ogniem we wrogów. Tak, to ma prawo zadziałać. Chyba, że nagle na plecy mi wyskoczy szczur, oczywiście. Znaczy, gra jest nadal gotowa na wszystkie moje triki. A to jak bardzo...
Kościnie, umiem unikać. Bo tego, że właśnie na unikach tutaj polegam. Bo nie masz. A po prostu jest taki, że wiecie, no... Dam siebie. Nawet jakbym nosił tarczę, to i tak wiem, że po prostu... Najprościej w świecie jej nie uda. Zaczyna się mi się zastanawiać, czy naprawdę nie jest może kwestią setu broni. Dobrze mi się walczy tą włócznią, ale... Podejrzewam, że może to być jej kwestia. Znowu kaszel, wybaczcie. No w tym, że w sumie żadnej innej broni nie mam, bo statystyk nie mam na nic. O. Ja muszę dawać witalność teraz punkty. Walność, nie w kolejne statystyki bojowe. Cud. Inkantację tego właściwie bojową. Nie było niewinna, że kulka ognia są w sobie, ona jest przyjemna. Pani byłoby mieć coś innego. I chyba przy okazji tak jeszcze ostatnia kwestia. Jak dalej będziemy mieć tu problemy, to zrobić coś, czego... No powiedzieć, że nie chciałem robić. Ze względu na to, że nie wiem jeszcze, czy potem tego nie będę żałował, ale... Pójdziemy do kowadła, bądź do... Idziemy i ulepszymy sobie pieczęć. Wiem, że jest to cała pieczęć, która... Mniejsze skalowanie dla nas. Czy ona nie będzie lepsza, jak się ulepszy, dajmy na to. Czy nie okaże się lepsza nawet dla kogoś, kto ma wiarę niż ta domyślna, w końcu to jest domyślna. Bony, pieczęcie. Ewentualnie, czy za chwilę właśnie dajmy na to inna opcja, nie będziemy czegoś, co będzie miało jeszcze lepsze skalowanie i nagle takie... Brawo, zmarnowałeś właśnie swoje kamienie kowalskie na to, a tamto też wymaga tych samych. W ten sposób mógłbyś mieć, nie wiem, coś, co będzie miał plus 500 do obrażeń, a masz... W ten sposób tworzyłeś coś, co daje ci z plus... nie wiem, 400, tylko dajmy na to plus 300. Dwie stówki to już spora różnica. Będzie śmierć tutaj, coś tak czuję, czy... Nie, dobra, jeśli będziemy pierwsi z czasem tutaj, to... Może jeszcze przeżyjemy chwilę. Okej. Chciałem... Sami naprawdę nie rozumiem tego, na razie czego gra decyduje, kiedy robić atak, a kiedy jakby puszczać z chwytu oburęcznego. Nie. Nie wierzę, po prostu. Błąd po mnie. Całe szczęście masz ten cały cudowny eliksir. Dobra, dobra, dobra. Spokojnie. Widać, że nie potrafię. Ja staminy, że żyłem, zarządzam. Może kwestia obciążenia, przez co moje uniki za dużo... ...zbywają. Może kwestia naprawdę broni, tylko że jest za słaba na ten etap. Obrażenia tego typu... ...dają sensowne. Mamy kolejny. Kawałek dalej widzę... Ja nie słyszę też skarabów. Jest skarabeusza. Tam łucznika. A nie, jest skarabeusz, jest, jest. Tak, ryzykuję. Po prostu
spalmy co trzeba. Otrzymajmy ze strzały. I zgińmy. Ja miałem w ogóle jeszcze jakąś inną broń, co ciekawe. Ale dobra. Męczę się tutaj. Ginę co chwilę. Akcja z tych wszystkich rzeczy. Nie wiem, co jest ze mną nie tak. Naprawdę. Ale dobra. Skoro znowu zginęłem, to... Ciała Elet, czy jakoś tak? Ulepszmy ten talizman do plus 3. Robi procent takiego skalowania. A, ulepszanie? Jak talizman dostać? A, dobra, to nie aż tak dużo. Jest tworzenie, jełopie. Jednym dokładać, jak będzie trzeba. Ale nie, okej, okay, kolejne jedno. Dobra, wezmę już tak z... To czy to było za dużo? 600 mam. I... Chodź, nie ma co ulepszać. Można coś u niego taniego kupić? Tak, właśnie, 1500 w sumie na takie rzeczy. Wiemy, ale... Banki tutaj to za 1500. Wiemy. To bierzemy. To bierzemy. Da nam to przypisy na garnki z wody. Ono mi wodze śledzą ze sznurkiem oraz jakieś inne rzeczy. Ale wiecie, głównie po to, żeby wiecie, mieć. Nie wiem, jak to dużo się zmieniło. Względem... Ale mam nadzieję, że jest to dobry sposób. Tutaj, dobra. Tylne wejście do... Czekajcie, tu tylne wejście do... Nie, to też nie, to... O, dobra, tu była szopa wojennego mistrza, no tak. Właśnie chcę już kupić, wiecie, to ulepszenie, które pozwoli mi nosić. Nie przejmuję się tym, że jest to uderzenie na niej. Ności... Brak umiejętności za 600. Akurat dobrze. Well, until we meet again. Teraz robimy upgrade'a, downgrade'a naszej pochodni. W ten sposób mamy już spokój z tym, że możemy nosić pochodnie i jednocześnie używać supermocy. Jeszcze tylko dla pewności się przekonam. Tak działa. Teraz tylko siadamy tutaj raz, żeby był spokój. To nie ma raz z niezmiennymi statystykami. Tam do rzeki. Dobra, powiedzmy, że jeszcze mam chwilę. Sprawda, odcinek już powinienem kończyć, ale... Jeszcze mam chwilę, więc... Mimo tego, że ginę cały czas i ten odcinek musi być... Okej, patrz, jeszcze potrzebujemy tylko perek i dowiemy się, do czego to słuchać. Tam leżą moje runy, ale jak mówiłem, mało mnie obchodzą na ten moment. Chodzi o to, że nie szanuję run. Ale na ten moment po prostu chcę zobaczyć tą lokację i przejmować się runami. Będę potrzebował run, to co będę robił.
spotkamy łucznika ponownie. Okej, jest sam, więc może... Zawoła kolegów, to powinno być w miarę przyzwoicie. Aż jeden raz, dobra. Jedno szybkie uzdrowienie. Dla ognia będzie biła. Jeszcze 14, okej, tam było 100 coś. Na gdzieś tu... To jest coś. A, to chyba zależy nie od tego jak trafi, ale dobra. Jakaś strzała, ale jak ona konkretnie działa? Pela, no dobra, strzał, w której podobno kryją się duchy zwierząt, zobaczenie magiczne. A, czyli to jest po prostu strzał magiczny. A, teraz unik. Raz, dwa i unik. Paweł, więc... Okej. Tak. Dobra, no... Powiem, że przyjemnie się patrzy na to, że zaczynam myśleć, używać czegoś takiego, co się nazywa mózgiem. Parą mózgową w moim przypadku. Patrzę na niektóre moje zagrywki, teksty i inne rzeczy. Znaczy nawet nie ma co się kłócić, czy powątpiewać w to, że... Ja jestem bez mózgiem. Ale okej, okay, no kontynuując. Dobre zagrywki zrobić. Padłem na tego, co mogłem. Okej. Okay. Oczywiście musiał zdążyć ze swoim uderzeniem topora, zanim skończył się kasować. Ale jednak, a jeśli się zdąży to skastować, to jest chyba dosyć powolne. A ja moje damage. Teraz się żyje, mam 1200 runy tylko, więc to nie jest jakiś super dużo. Halo. Mogę je stracić, nie będzie jakaś taka rozpacz. Było blisko. Ale okej, dobra. Mamy kolejne miejsce. I pomyślę, że ten odcinek zakończy na tym, jak już rozpalę wszystkie. Bo ja czuję, że to mogę zrobić. Gram strasznie niezdarnie, wiem. Gram strasznie jełpowato, wiem. Tracę runy, kiedy nie powinienem. Wiem. Jak mówię, to jest mój styl. Dzisiaj po prostu chcę pokazać odcinek całkowicie w moim stylu, jak ja bym grał prywatnie. Nie ukrywam zazwyczaj tutaj też na odcinkach, jak ten chaos wynikał, że nie udaje się coś, co idziemy gdzie indziej. No to już dlatego, że wiecie, nie chcę pokazywać ciągle porażek i kółko jednego terenu. Ale tak, tutaj to teraz, to widzicie, jak ja bym po prostu grał. Podoba mi się lokacja, chcę zobaczyć, co tutaj jest, więc... Nie ma... Trudno, nie ma łatwo. Nie ma udaje mi się, nie ma nie udaje się. Chcę to zobaczyć. Lepiej jak mogę. Męczymy się i tak. I bo podobnie miałem też w innych grach często. Nawet w nowszych produkcji też to. Choćby LX2, którego sobie prywatnie spróbowałem trochę. Gra mówiła bezpośrednio, że coś jest, że póki co skupi na tym, na tym, na tym. A może nie tak do końca, ale no to powiedzmy były takie delikatne naprowadzenia, sugestie, co lepiej nie robić. Ja znalazłem jedno miejsce. Nie spoilując niczego, jest to miejsce, które... fabułę gry i nie tylko fabułę. Ogólną logikę. Tutaj nie należy do zbycy. Oczywiście nie obchodziło się, męczyłem wszyscy. Tam wejść i ostatecznie odkryć, że... Razem
po, fajnie wygląda czy coś, ale... Ponownie, jak już tam się dostałem. Ponad moje możliwości. Ponad te moje umiejętności. Wcześniej były to bestie, które miały mnie na 3 uderzenia, ja musiałem się bardzo męczyć, żeby w ogóle cokolwiek im zrobić. Tam była bestia, która miała pełno ataków dystansowych, tak. A ja nawet nie zdążyłem do niej podbiec, zanim ona mnie już dobijała. Nawet towarzysze mnie tu nie ratowali. Dobra, jedziemy dalej, co tu mamy? Amulet rozniesiąc. Rozjaśniającego umysł rogu. Tutaj przejść musimy użyć tego klucza. Mamy jeszcze te kamienne kluczeki. Mamy jednego. Będę pewnie tego żałował, ale ja chcę zobaczyć, co to jest. Dawało klucz kamiennego miecza, co? Chyba to trzeba dwa klucze mieć? O! Bo mi się wiecie, że zawsze potrzeba jednego, a to jest... Wiemy, żeby mieć to zaliczone. Jazda torrent. Polskiej. A jak mówię, bardziej siedzę w angielskich nazwach. Nie, nie, nie. Pewnie zaraz padnę. To może oznaczać złote nasiono. Oj, tak, złote nasiono. I na butelka. Mam tą jedną magiczną. Przyznam, że dałoby się więcej, jeśli chciałbym bawić się w... A, potrzebuję butelek życia. Bez nich nie ma szans. Nic tu jeszcze. Ale dobra. Dobra, damy radę. A, no dobra. To musi być. Musimy sobie poradzić. Więc jakiś sekret, wiecie, tak. A plus 10 akurat na nasze statystyki. Też ładne. Lubię taki przechodzić po takich skał. Zdecydowanie fajny proces. Tam i jest tutaj co. Jest, okej. Szczerze nie będę się tym bawił na razie. Dobra, wiecie co, będę tego żałował. Dobra. Jak to się nazywa? Spadek na siłę. Rodę chyba do końca. Życia. Co
to za skarabeusz? Co to tu? Za jakiś czas to sprawdzimy, a teraz... Kończ odcinka, znowu wyszło 50 parę minut, ale... Runicznemu czemuś, teraz przeżyłem. W tym momencie to jest właśnie odwrotnie. Tego. Dobra. W takim wypadku ja na spokojnie sobie poszukam tylko jednego już samemu. Do niego pójdziemy bezpośrednio w następnym epizodzie, a na ten moment ja wam bardzo dziękuję za uwagę. I tak, na tym będziemy kończyć tam przygodę. I tak dalej. A, jeszcze ważna sprawa. Bardzo dziękuję za wszelkie porady, które tu piszecie. Czasem jedna osoba. Niestety twojego niku teraz nie pamiętam. Ale tak, porady co do walki ze smokami na koniu. One bardzo miłe. I tego typu rzeczy spokojnie możecie pisać. Jeśli ktoś myślał, że właśnie jego porada zostanie uznana za spoiler czy coś. Teraz już naprawdę kończę, więc dziękuję bardzo. No i trzymajcie się. Hej, hej.